Witajcie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was przepis na bardzo fajną roladę z tortilli z jajkiem. Nowych widzów oczywiście witam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem zapraszam na przepis. Zaczynamy od tego, że przygotowujemy sobie tortille. Mamy tutaj właśnie taki kwadracik, ale musimy uważać, żeby sobie, wiecie, delikatnie końce na siebie nachodziły, ale żeby nie było tego jak najwięcej. Powiedzmy, o, może w ten sposób. Wiecie, chcę to jak najbardziej ograniczyć, aby za bardzo na siebie nie nachodziły, ale nachodzić muszą. I jak sobie już taki kwadracik wyłożymy, będziemy sobie na całą powierzchnię nakładać serek. Musi on być na całej powierzchni, a później będziemy sobie po kolei układać składniki. I jak zauważycie, bo ja Wam przyspieszę filmik, nie będzie to tak, że będzie, wiecie, jeden składnik na drugi nakładany, tylko będę warstwami składniki nakładała i dzięki temu, jak będziemy mieć serek tutaj na dnie, to one będą bardziej do tego serka te składniki przylegać, później nie będą nam się odrywać. Ja Wam dokładnie to wszystko pokażę, będziecie widzieli, w jaki sposób ja to układam. Oczywiście pamiętajcie, że możecie sobie użyć, jakie tylko lubicie, składniki do środka, do tortilli, ale ja Wam przede wszystkim polecam jajeczka, bo z jajeczkami bardzo fajnie wyglądają, więc żeby jajeczka były, bo będzie wtedy naprawdę super. No więc bierzemy się za robotę. Słuchajcie, wyglądają rozłożone wszystkie składniki. Tak jak powiedziałam wcześniej, popatrzcie, mamy to wszystko partiami koło siebie, nie nachodzą. Ja sobie jeszcze zawsze tak, wiecie, dociskam na końcu, aby mi się one przykleiły do mojego serka, wtedy będę wiedziała i miała pewność, że to się wszystko dużo lepiej trzyma. Więc tak też sobie robię. No i co? Słuchajcie, zostało nam tylko zwinięcie delikatnie w roladę i schowanie sobie do lodówki. Ja sobie chłodzę kilka godzin. Jeżeli przygotowujecie taką roladę na imprezę, możecie sobie zrobić dzień wcześniej i dopiero na drugi dzień sobie pokroić właśnie roladki. Też będzie bardzo fajnie, więc to jest fajny sposób, bo macie po prostu mniej roboty w dniu na przykład imprezy, prawda? Więc zwijamy, wkładamy do lodówki, a później sobie kroimy na kawałki i przekąska gotowa. Obłożyłam sobie folię aluminiową moją roladkę, teraz sobie właśnie ją włożę do lodówki. Pamiętajcie, że jak będziecie zwijać, to starajcie się jak najmocniej, najbardziej, wiecie, to ścisnąć, żeby nam się później to bardzo dobrze trzymało. No i roladka gotowa. I jeszcze Wam pokazuję końcowy efekt, jak ona wygląda po przekrojeniu. Bardzo fajnie się prezentuje. Musicie tylko uważać na jajeczko, bo jest trochę fikuśne i lubi się odrywać, ale myślę, że sobie poradzicie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i pozdrawiam.